W sobotę. 4 czerwca. O godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW. Z Jarosławem Kaczyńskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana Prezesa Kaczyńskiego, a teraz konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim. 20 79 11, 20 57 53, pod tymi telefonami można dzwonić do Prezesa Porozumienia Centrów. Jarosław Kaczyński, Prezes Porozumienia Centrum, 45-letni dziś, brat Lecha, Prezesa Naczelnej Izby Kontroli. Zodiakalny bliźniak, doktor praw, działacz opozycji demokratycznej od roku 1976. Były naczelny redaktor tygodnika Solidarność, były senator z województwa elbląskiego, były szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, były poseł Porozumienia Centrum pierwszej kadencji. Panie Prezesie, witamy i pierwsze pytanie. Równa rocznica, 4 czerwiec, minęło 5 lat od czerwcowych wyborów, 4 lata od wybuchu wojny na Górze, 2 lata od obalenia rządu prawicy Jana Olszewskiego, rok od obalenia rządu Hanny Suchockiej i rozwiązania parlamentu. Czy te wydarzenia znamionują rozwój demokracji, czy postępującą anarchię? Z całą pewnością nie możemy tutaj mówić o anarchii. Mamy do czynienia z kryzysem tworzącej się demokracji, to znaczy sytuacją, w której ta demokracja w sensie formalnym jest, natomiast nie ma demokratycznej struktury społecznej, jak to można określić w pewnym uproszczeniu. Trzeba pamiętać, że demokracja nie jest czymś, co można zadekretować. To jest atrybut pewnej formy organizacji społeczeństwa i póki takiej formy w naszym kraju nie ma, póki ona się dopiero tworzy, to demokracja jest systemem, można powiedzieć, nie do końca pewnym, nie do końca ustabilizowanym. I ten brak stabilizacji jest tutaj widoczny. Jest widoczny, nieustannie jest widoczny w tych zmianach rządu, no i wreszcie w tym, co się stało 19 września, to znaczy w fakcie przejęcia władzy przez siły, które 4 czerwca 1989 roku zostały wolą wyraźnej większości głosujących od władzy odsunięte. 20 79 11, 20 57 53, pierwszy telewizor się dodzwonił, oddaję głos. Halo? Halo, prosimy. Halo? Halo? Słyszymy, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem się zapytać, co pan sądzi o nowym ministrze finansów? Co ja sądzę o panu Kołodce? Tak. No cóż, po owocach poznacie go, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie się staram nic nie sądzić. W każdym razie ma jakąś koncepcję, natomiast czy to jest koncepcja słuszna? Mam pewne wątpliwości. Jest tam taki element, na który bym zwrócił uwagę, mianowicie ten plan wprowadzenia podatków od nieruchomości, to znaczy po prostu w ogromnej większości wypadków od mieszkań. Podatków, które doprowadziłyby do tego, że ogromna część ludzi, która się tych mieszkań dorobiła, niekiedy w wieku już zaawansowanych, gdyby w ten podatek wprowadzić, musiałaby je stracić, musiałaby je po prostu, i to po bardzo niskiej cenie, no bo to ceny mieszkań wtedy by ogromnie spadły, oddać i przenieść się w dużo, dużo gorsze warunki. To jest pewien ten wskaźnik, pewna wskazówka dotycząca tego, o jaką politykę tutaj chodzi, o jaki kształt społeczeństwa panu profesorowi Kołodce chodzi. Ale oczywiście to jest tylko jeden element. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Panie Prezesie, Porozumienie Centrum powstało już ponad 4 lata temu. Miało ono zabudować centrum sceny politycznej. W tej chwili mówi się o tym, że centrum, nawet z przechyleniem na prawo, zabuduje Unia Wolności. Czy zgadza się pan z taką konstatacją? Proszę pana, oczywiście każdy może snuć różne plany, jak to się mówi, każdemu wolno pomarzyć. Natomiast to są wyłącznie marzenia. Te przeszłe 20% wyborców, którzy głosowali w wyjątkowo rzeczywiście niesprzyjających okolicznościach, bo prawica nie dawała powodu, żeby na nią głosować, a jednak głosowali na prawicę w ostatnich wyborach, z całą pewnością nie będzie głosować na Unię Demokratyczną. To jest po prostu jakby inny typ elektoratu i ten elektorat musi być na nowo zagospodarowany przez zjednoczoną centroprawicę. I ta centroprawica się rzeczywiście w tej chwili jednoczy i ja bym chciał tutaj skorzystać z okazji, żeby odrzucić to nieustannie rozpowszechniane przez środki masowego przekazu twierdzenie, że ona się nie jednoczy. Ona się jednoczy i to można powiedzieć, wziąwszy pod uwagę siłę napięć, które istniały między poszczególnymi ugrupowaniami poprzednio, jednoczy się szybko i na pewno się zjednoczy do końca i na pewno w następnych wyborach będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w którym
prawica będzie jedną z poważnych alternatyw. Porozumienie Centrum powołał pan między innymi po to, by nie powstała monopartia Solidarności. To nam już nie grozi, natomiast lewa strona sceny politycznej wyraźnie się zabudowała i wygląda na to, że w sposób trwały. Czy uważa pan, że w polskiej scenie politycznej wystarczą dwie zdeklarowane siły, czy powinno być ich więcej? Krótko mówiąc, czy nie powinno zawierać się sojuszy pomiędzy prawicą, a na przykład Unią Wolności? Proszę pana, ja sądzę, że takim wyjściem, na które można teraz liczyć i które byłoby z punktu widzenia konstruowania polskiej demokracji, to jest właśnie ten najważniejszy dzisiaj proces, demokracja i gospodarka rynkowa, są te dwie sprawy, są ze sobą związane. Otóż z punktu widzenia tego, co jest potrzebne i tego, co można, najlepsza byłaby konstrukcja taka: komuniści, PSL, Unia Wolności i Zjednoczona Prawica. Cztery duże partie i wtedy można już rządzić w warunkach demokracji, rządzić sprawnie, rządzić skutecznie. Właśnie dziękuję. 2079 11, 2057 53. Kolejny z państwa się dodzwonił. Oddaję głos. Halo? Halo? Tak, tak. Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Halo? Halo, słyszymy się dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana prezesa Kaczyńskiego. Czy prawica wystawiła już wspólnego kandydata w przyszłych wyborach prezydenckich? Dziękuję. Czy ma już wspólnego kandydata? Dziękuję. Decyzja w tej sprawie zapadnie na jesieni i tutaj chciałbym podkreślić, że jestem osobiście przekonany, nie mogę tego jeszcze mówić w imieniu całej centroprawicy, że powinien to być taki kandydat, który byłby kandydatem nie tylko centroprawicy, ale całego, możliwie całego obozu solidarnościowego. Bo są skrzydła skrajne tego obozu i one się na pewno tutaj nie pogodzą, natomiast ci, którzy się na tych skrzydłach nie sytuują, powinni się zgodzić co do jednego kandydata, bo to jest jedyna możliwa gwarancja sukcesu. To znaczy w takiej sytuacji można zakładać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że kandydat ten rzeczywiście wygra. Czy jest A nam nazwisko, jest potrzebny niekomunistyczny czy jest nazwisko, prezydent. Czy jest szansa, że nazwiskiem tym będzie po prostu Lech Wałęsa? Z całą pewnością nie będzie to Lech Wałęsa. Natomiast nie chciałbym jeszcze w tej chwili nazwiska wymieniać, chociaż oczywiście padają różne nazwiska, myśli się o nazwiskach. To nie jest coś abstrakcyjnego, to o czym mówię. Jaka jest pańska baza społeczna, potomek warszawskiej inteligencji? Kogo pan w Sejmie czy w Senacie chciałby reprezentować? Proszę pana, proszę panią, przepraszam. To jest tak, że osobiste pochodzenie nie ma tutaj wielkiego znaczenia. Ja sądzę, że PC, czy może dzisiaj mówmy już o tej jednoczącej się centroprawicy, powinna reprezentować różne grupy społeczne, ale przede wszystkim te, które oczekują od tej nowej rzeczywistości jakiejś szansy. Szansy na społeczny awans, na to, żeby te wielkie możliwości, które otwiera demokracja i gospodarka rynkowa, były możliwościami także dla tych grup, bo dotychczas to jest tak, że powstał kapitalizm dla pana Wilczka i pana Sekuły. Ja tutaj nie chcę tych dwóch panów akurat o cokolwiek oskarżać, natomiast to są nazwiska symboliczne. Otóż my chcemy kapitalizmu dla wszystkich, kapitalizmu powszechnego i chcemy demokracji nieporównanie sprawniejszej i silniejszej niż ta, która jest obecnie. To znaczy demokracji, która między innymi będzie rzeczywiście chroniła obywatela przed tymi niebezpieczeństwami, które niesie życie społeczne, w szczególności życie społeczne w okresie przełomów, kiedy te niebezpieczeństwa narastają. Krótko mówiąc, ci, którzy chcą silnego państwa, twardego państwa, które ma ograniczone funkcje, ale w ramach tych funkcji jest właśnie silne i twarde, i ci, którzy chcą szansy dla siebie w tej nowej sytuacji, tej szansy nie dostrzegają, albo przynajmniej uważają i słusznie uważają, że to jest szansa dużo mniejsza niż mogłaby być, ci powinni nas wesprzeć. 20, oczywiście 70, chodzi 11. także o tych wszystkich, którzy jednocześnie chcą Polski opartej o tradycyjne 20, wartości. Ale 57, dzisiaj w tej sprawie w gruncie 53. rzeczy w obozie solidarnościowym spór jest słabszy niż był kiedyś. Kolejne pytanie. Prosimy bardzo. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Marek Gropecz. Mam następujące pytanie do pana Jarosława Kaczyńskiego. Co prawda to już zamieszkłe politycznie czasy, ale na historii podobno budujemy podstawy, więc proszę pana, odeszedł pan swojego czasu od obozu belwederskiego, z którym był pan bardzo, bardzo ściśle związany. Proszę pana, dla mnie przynajmniej osobiście wyglądało to, że chce się pan niemalże rzucić w ramiona lewicowcom. Następnie przystąpił pan do PC. Czy nie można pana postawy odbierać tak, jako wyczekiwanie na odpowiedni moment do tego, aby przejąć
Rozumiem. Krótko mówiąc, czy jest pan rządny władz? Znaczy, najpierw pewne wyjaśnienie. Ja tworzyłem PC jeszcze będąc w obozie belwederskim. Można powiedzieć, że tworzenie PC było w jakimś sensie tworzeniem także tego obozu. Jeśli później rozszedłem się z Wałęsą, to chodziło po prostu o to, że Wałęsa nie realizował naszego programu, tego programu właśnie szerszych szans, rzeczywistych przekształceń, budowy nowego państwa polskiego, a nie zreformowanego PRL-u, budowy gospodarki, którą by można było określić jako kapitalizm powszechny. Wałęsa po prostu zaakceptował to, co jest, zaczął umacniać lewą nogę, no skutki tego mamy dzisiaj w postaci władzy obozu postperelowskiego w Polsce i to nas poróżniło i to poróżniło bardzo ostro. Czy ja jestem człowiekiem rządnym władzy? Politycy w ogóle z natury rzeczy zabiegają o władzę, ale ja sądzę, że jak na te normy, które obowiązują wśród polityków, ja jestem mało rządny władzy. Ja miałem kilka różnych okazji, żeby zająć wysokie stanowiska, łącznie ze stanowiskiem premiera i nigdy z tych okazji nie próbowałem korzystać. Więc to jest chyba dobry dowód, że specjalnie rządny władzy nie jest. Uchodzi pan za polityka niezmiernie skutecznego. Czy wierność uważa pan za skuteczną kategorię polityczną? Wie pan, to jest miła pochwała, w szczególności dla polityka, który się znalazł poza parlamentem, więc ja bym w tej chwili może o tej skuteczności nie mówił, bo moment chyba no, nie jest najbardziej... Wypromował pan jednego premiera, jednego prezydenta, dużą partię. Nie najbardziej właściwy. Mam nadzieję, że kiedyś będzie znów można o tym mówić. Natomiast czy wierność jest rzeczą w polityce dobrą? Jest rzeczą dobrą i jest rzeczą właściwą, ale to powinna być wierność wobec idei, wobec programów, a nie wobec ludzi. Jeżeli ktoś sprzeniewierza się programowi, jeżeli robi dokładnie coś odwrotnego od tego, co zapowiadał, to ten, który pozostaje mu wierny, jest po prostu w jakimś sensie zdrajcą i to można powiedzieć w tym sensie najbardziej istotnym. Mnie się często zarzuca, że ja odszedłem od Wałęsy, że zacząłem go atakować. Można tutaj użyć takiego porównania. No, proszę sobie wyobrazić, że ktoś popiera jakiegoś generała na stanowisko wodza naczelnego w trakcie wojny. No i ten generał zostaje wodzem naczelnym. Później się okazuje, że nie tylko przegrywa bitwę, ale jeszcze do tego wyraźnie zaczyna współpracować z nieprzyjacielem. Otóż ten, który go popierał, no, ma wybór albo stanąć na pozycjach zdrady, albo też jednak przeciwko temu swojemu protegowanemu wystąpić. Oczywiście określenie protegowany w stosunku do Lecha Wałęsy, znaczy tej relacji Lech Wałęsa, Jarosław Kaczyński jest określeniem niewłaściwym, ale chodzi mi o samą strukturę sytuacji. Ja wystąpiłem przeciwko Lechowi Wałęsie, bo po prostu Lech Wałęsa zdradził swój program, zdradził ludzi, którzy go poparli, zdradził te 40% Polaków, które na niego głosowało w pierwszej rundzie. Ale w pańskim życiorysie politycznym złożyło się tak, że był premier, którego pan wylansował, Mazowiecki, nie udało się panu z nim dogadać. Byli przyjaciele z okresu tygodnika Solidarność, nie są już w pańskiej partii, był prezydent Wałęsa. Zapytam tak, ludzie czy sprawy? Dla kogo montuje się politykę? Dla abstrakcyjnych spraw czy dla konkretnych ludzi, którzy mają z tej polityki profitować i tę politykę robić? Proszę pana, dla ludzi, tylko dla tych ludzi, którzy żyją normalnie, nie są politykami, są po prostu tą czy inną częścią społeczeństwa, czy społeczeństwem, narodem jako całością. Natomiast w żadnym razie polityki nie powinno się robić dla jakichś wąskich grup, które po prostu mają profitować w tym najbardziej, powiedzmy sobie, prozaicznym tego słowa znaczeniu, chociaż u nas niestety bardzo wielu polityków tak właśnie swoją działalność rozumie. A więc dla ludzi państwo macie głos. Ale jeszcze jedna, kolejny telefon. Halo? Jedna sprawa. Tak? Naprawdę przecenia pan moje zasługi. Ja na pewno przyczyniłem się w bardzo wysokim stopniu, może decydującym stopniu do tego, że premierem został Jan Olszewski. Natomiast mój udział w wypromowaniu premiera Mazowieckiego też był, ale powiedzmy sobie, tam działał także wiele innych czynników. Prosimy bardzo. Dzień dobry państwu. Pytanie do pana prezesa. Z ostatnich wypowiedzi pana wynika, że przy okrągłym stole nie było żadnego porozumienia z komunistami takiego, o którym społeczeństwo miałoby nie wiedzieć. Wobec tego mam do pana pytanie. Gdzie zapadł pakt z komunistami? Kto zawarł pakt z komunistami, jeśli nie okrągły stół? Czy to Unia Demokratyczna była? Że wyraziliście zgodę na rozbiór gospodarczy Polski, który odbywał się na naszych oczach. Spółki nomenklaturowe, bankowość, finanse. No właściwie te wpływy pozostały do dzisiaj. Kto wyraził na to zgodę? Czy to rząd
premiera Mazowieckiego ułożył się z komunistami? Czy ten temat był poruszany przy okrągłym stole i wy, jako ta strona solidarnościowa, wyraziliście na to zgodę? Dziękuję. Precyzyjne pytanie. Halo? Proszę panią i proszę państwa, ten temat nie był poruszany przy okrągłym stole, ale on stanowił kontekst społeczny okrągłego stołu. Taki był wtedy układ sił, że nie było możliwości przeprowadzenia frontalnego ataku na komunistów i zabrania im od razu wszystkiego. Ja sądzę, że można na pani pytanie odpowiadać tak. Kiedy na jesieni 1989 roku zaczął się walić komunizm wokół Polski, to były dwie drogi. Można było wybrać drogę ofensywy przeciwko komunistom, w tym także przeciwko ich pozycjom w gospodarce, bo o to pani pyta, i można było kontynuować tą linię, która była przyjęta, no, można powiedzieć, pod przymusem w poprzednim okresie. Wybrano tą linię drugą i to była rzeczywiście tam chwila decydująca. To był ten pakt, chociaż tego paktu na pewno nigdzie nie podpisywano. On po prostu był wynikiem pewnej praktyki społecznej. Ja nie wierzę w żadne spiski, żadne pakty. Jest pewna praktyka rzeczywiście fatalna, z fatalnymi skutkami dla Polski, ale proszę sobie nie wyobrazić, że to było tak, że ktoś gdzieś w jakimś ukrytym miejscu prowadził jakieś rokowania, jakieś tajne rozmowy i tam coś podpisał. W historii takie rzeczy się zdarzają, ale zdarzają się rzadko, a w tym wypadku po prostu nie było takiej potrzeby. Pewne grupy wywodzące się z ruchu solidarnościowego, ale mające niekiedy przedtem, powiedzmy sobie, długą i skomplikowaną przeszłość, po prostu uważały, że tak będzie lepiej, tak będzie lepiej z ich punktu widzenia. Niektórzy być może uczciwie uważali, że tak będzie lepiej z punktu widzenia Polski. Pomylili się bardzo, więc... i wielu z nich choćby pośrednio dzisiaj się do tej pomyłki przyznaje, ale bardzo niewielu zdobywa się na to, żeby się do tego przyznać. Rozumiem, że jednak nie wierzy pan w spiskową teorię dziejów, tak można na to? Spiskową teorię dziejów nie wierzę, chociaż oczywiście nie zapominam o tym, że działają i działały tajne służby, że żyliśmy w państwie policyjnym. To jasne. Panie prezesie, zarówno pan... Że różne tego skutki miały na pewno wpływ na bieg wydarzeń, także w ciągu ostatnich lat. Zarówno pan, jak i pański brat Lech oburzacie się na to, że dokonała się zamiana, jak to określacie, nomenklatury na własność. Władzy na własność. Jak? Władzy na własność. Władzy na własność. Ja mam pytanie takie, czy aby być właścicielem, wystarczy umieć opanować tę własność, czy wymagane są tutaj jakieś kwalifikacje moralne? Proszę pana, klasa właścicieli, tak, zwana klasa średnia, to jest grupa społeczna decydująca. W państwach, w społeczeństwach opartych o gospodarkę rynkową. Decydująca nie tylko w sferze ekonomicznej, ale obaj o tym świetnie wiemy, także w sferze kultury. Jeśli ta klasa powstaje na zasadzie selekcji negatywnej, składa się z ludzi o negatywnych cechach społecznych, to skutki tego dla całokształtu życia społecznego są fatalne. Z punktu widzenia władzy jest moralność, czy też nieumiejętność zdobycia tej władzy? Człowiek, który umie zdobyć władzę, który umie dostać się do dóbr, wydaje mi się, może być człowiekiem zasługującym na to, żeby tę własność posiadać. Człowiek, który marzy wyłącznie o tym, jest nieudacznikiem. Proszę pana, ja użyję takiego sportowego porównania. Wyobraźmy sobie, że jest grupa biegaczy najwyższej klasy i jest grupa biegaczy bardzo, bardzo marnych. Tyle tylko, że w biegu, dajmy na to, na 10 tysięcy metrów ci pierwsi mają 10 okrążeń przewagi już na starcie. Otóż nawet, żeby byli to sami rekordziści świata, chociaż rekordzista świata zna, który rzeczy może być tylko jeden, czasem bywa, że dwóch, ale sami ludzie mający wyniki z pierwszej dziesiątki list światowych, a tamci, powtarzam, to jest czwarta liga jakiegoś czwartorzędnego kraju, to i tak tamci wygrają. I taka sytuacja, proszę pana, była w Polsce. Po prostu pewna grupa społeczna, właśnie mająca negatywne cechy, bo wybrana przez komunizm, a komunizm odwoływał się do tych negatywnych cech. Mówiliśmy wszyscy przecież wtedy zgodnie o selekcji negatywnej, jakoś później o tym nie wiadomo dlaczego zapomniano. Otóż ta grupa właśnie miała te 10 albo może i 20 okrążeń przewagi. I o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby start był równy, a później to już ten jest lepszy, kto jest lepszy, ale ta przewaga była i to była przewaga bardzo konkretna. To była przede wszystkim przewaga w dostępie do pieniądza, do kredytu. To były te spółki nomenklaturowe, które po prostu wyciągały pieniądze jeszcze wtedy z państwowych, zresztą do dziś
wielka część naszej gospodarki jest państwowa, z państwowych przedsiębiorstw, to jest to wszystko, co łączyło się z faktem, który można określić generalnie. Komuniści, postkomuniści, różnie ich można nazywać, byli najlepiej zorganizowaną, najbogatszą i najbardziej wpływową, i to pod każdym względem, grupą w Polsce. I można było przyjąć dwie taktyki, albo dokonać zmiany tej sytuacji przy pomocy metod, no, nazwijmy to administracyjnych, innych nie było, i wyrównać te szanse. I to się nazywało, proszę pana, po prostu dekomunizacją. Albo też przyjąć, że jest tak, jak jest. No i wtedy komuniści musieli powrócić do władzy i ten patologiczny, mający wiele cech trzecioświatowych mechanizm społeczny się petryfikuje i będzie się petryfikował dalej ze wszystkimi tego fatalnymi dla społeczeństwa skutkami. Z pana wypowiedzi odnosi się wrażenie, że wielu ludzi się skompromitowało, i to w końcu dość uważanych za szacownych polityków. Czy ktoś z tej pożogi pana zdaniem ocalał i jest wiarygodny? Ja tutaj nie mówiłem o kompromitacjach. No, była duża grupa polityków postsolidarnościowych czy solidarnościowych, która popełniła bardzo ciężki błąd z różnych powodów. Ja tutaj nie chcę wchodzić w te powody. Sądzę, że jedni mieli powody czysto osobiste, inni po prostu byli przekonani, że ta droga jest najlepsza, najskuteczniejsza. Jeszcze inni działali pod wpływem ocen środowiskowych, po prostu nie potrafili się zdobyć na własny sąd, nie potrafili dostrzegać rzeczywistości. Wreszcie był jeszcze jeden element tej sytuacji, otóż środowiska solidarnościowe, znaczna część tych środowisk była ogromnie zaskoczona tak łatwym przejęciem władzy, tak niesłychanie, powiedzmy sobie, zaskakująco optymistycznym scenariuszem tego wszystkiego, i w związku z tym uważała, że jest tak dobrze, że każdy, kto to kwestionuje, musi kierować się jakimiś złymi intencjami, ewentualnie musi mieć jakieś ukryte, niedobre cele. Po prostu im społeczeństwo myliło się z własną grupą. Skoro nam jest dobrze, skoro my przeżywamy okres niebywałego wręcz triumfu, to wobec tego musi to przeżywać także społeczeństwo. Zapomnieli, że to społeczeństwo nie dostawało nic, dostawało nic pozytywnego, dostawało bardzo duży poziom dyskomfortu ekonomicznego i w sferze czysto ekonomicznej utrata dochodów, i w sferze, powiedzmy sobie, psychicznej utrata poczucia pewności, i znaczna część tego społeczeństwa odczuwała także wielki dyskomfort moralny z tego względu, że widziała ludzi, którzy byli opresantami, i co widziała w szczególności w mniejszych środowiskach zupełnie bezpośrednio, jako profitentów tej nowej sytuacji. Widziała, powiedzmy sobie, taką sytuację postawienia wszystkiego na głowie. Ci, którzy powinni być, powiedzmy sobie, no, co najmniej odsunięci jakoś w szerokim tego słowa znaczeniu, ukarani za to, co było poprzednio, nie tylko nie byli ukarani, ale wręcz przeciwnie. Czyli krótko mówiąc, łączyły się tutaj dwa dyskomforty, moralny i ekonomiczny, a można było prowadzić inną politykę. Można było, jak żeśmy proponowali na pierwszym kongresie PC, stworzyć wielki sojusz ku reformom, ale sojusz oparty na szerokiej prywatyzacji z szansą dla wszystkich i na odwołaniu się do tradycyjnych wartości, i na pewnym, można to tak określić, wymiarze sprawiedliwości. Panie prezesie, i jeszcze jedna rzecz, ale to może mi pan pozwoli jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to ja mam rzadką okazję mówić do szerszej publiczności. Otóż, nie, proszę państwa, w żadnym razie nie chodziło o 2 miliony, czy tam 2,5 miliona byłych członków PZPR-u. Chodziło o grupę nieporównanie węższą. Nikt nie miał zamiaru podnosić rękę na te miliony ludzi, którzy byli w partii w 1989 roku albo wcześniej. Powtarzam, nikt ani przez chwilę Panie nie miał takiego jednak pomysłu. Konkretnie. To jest wmówienie. Amerykański polityk fotografuje się przed domem z żoną i czwórką dzieci. W ten sposób potwierdza, że jest taki sam jak inni, że realizuje tamtejszy cenzus społeczny. Pan swoją uczciwość potwierdza zerowym stanem posiadania. Faktem, że nie dorobił się pan, cytuję, wielu rzeczy, których posiadanie dla człowieka o pańskim cenzusie uważane jest za całkowicie naturalne. Ani samochodu, ani nawet własnościowego mieszkania. Chciałem zapytać, czy taka postawa części prawicy, bo nie tylko pana, nie obraża tych wszystkich uczciwych Polaków, którzy uczciwą pracą swojego malucha M4 małej działeczki się dorobili? Ja nikogo nie obrażam, bo ja nie uważam wcale, żeby posiadanie M4 czy nawet znacznie lepszego mieszkania niż M4 i nawet lepszego samochodu niż maluch i wcale nie małej działki było jakimś nadużyciem. My popieramy na przykład ludzi, którzy działają w biznesie i którzy się dorabiają czegoś znacznie większego. My jesteśmy
prawicą, centroprawicą, ale przecież jesteśmy, niezależnie od tego, czy to ma być centrum, czy prawica, zdecydowanymi zwolennikami gospodarki rynkowej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ja często to podkreślam z tego względu, że ze mnie próbowano zrobić wielkiego profitenta obecnego systemu, tego systemu, w którym nadużycie stawało się rzeczą normalną. I tylko dlatego, o czym mówiłem, moja pozycja majątkowa jest tak naprawdę moją zupełnie prywatną sprawą. No nie całkiem. W tej książce Teresy Pochwit wyznał pan: wiedziałem, że jeśli w tej czy innej skali coś mi się nie uda, zostanę całkowicie wyeliminowany i to tak, że będę musiał pójść w Polskę szukać jakiejkolwiek marnej pracy. Przecież z moimi uprawnieniami nawet radcą prawnym nie mógłbym zostać. Doktorat z teorii prawa jest tu zupełnie nieprzydatny. Chcę się pana zapytać o to, czy ma pan cenzus potrzebny dla polityka, czy dostęp do polityki nie powinien być limitowany dla osób nie muszących się troszczyć o swój status finansowy i zawodowy? Proszę pana, no, na tej zasadzie trzeba by wyeliminować z polityki właściwie wszystkich działaczy opozycji, w każdym razie tych, którzy się w tym czy innym okresie swojego życia bardziej zaangażowali. No, Jacek Kuroń na przykład byłby wyeliminowany, Adam Michnik mówi o swoich politycznych przeciwnikach, wielu, wielu innych ludzi. Ja przez wiele lat byłem człowiekiem bezrobotnym, nie zrobiłem habilitacji, bo ona daje ten cenzus, który pozwala na przykład uzyskiwać wszelkiego rodzaju uprawnienia, radcę, adwokata, sędziego, notariusza, etc. Ale przecież no, jak sądzę, nie dlatego, żebym był tak tępy, tylko dlatego, że zajmowałem się czym innym i sądzę, że doktorat prawa to zupełnie wystarczający cenzus, jeżeli chodzi o zajmowanie się polityką. Dziękuję. Mimo, że byłoby dobrze, żeby wszyscy chociaż ten skromny cenzus w polityce mieli, nie w sensie doktoratu, tylko w sensie pewnej wiedzy społecznej. Ja pytam jednak o cenzus majątkowy i cenzus pokoju. 2079-11-2057-53. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie do pana prezesa Kaczyńskiego dotyczące spraw personalnych. To znaczy chciałbym zapytać, czy prawica wyciągnie jakieś wnioski ze swojej porażki w wyborach i po prostu czy dojście prawicy, centroprawicy do władzy będzie się dla nas wiązało z pojawieniem się znowu takich strasznych postaci jak pan Adam Glapiński, czy też Tuzów ZHN, jak pan Niesiołowski czy Łopuszański. Dziękuję. Wie pan, de gustibus non disputantum, dla jednych jakaś postać jest straszna, dla innych nie. Jeżeli chodzi o pana Glapińskiego, to on w tej chwili jest poza tą jednoczącą się centroprawicą. Jest to jego decyzja, mi go z PC nie wyrzucał, sam odszedł. Natomiast jeśli chodzi o pana Łopuszeńskiego, to ile mi wiadomo, nie jest on postacią dzisiaj szczególnie eksponowaną w ZHN, ale nie mnie się o tym wypowiada. Co do pana Niesiołowskiego, to jest to bardzo wybitny przedstawiciel polskiej prawicy, świetny mówca, nawet jego najzacieklejszy przeciwnicy twierdzą, że najlepszy w tym dawnym Sejmie, ja sądzę, że w tym byłby jeszcze bardziej najlepszy niż w tamtym. Krótko mówiąc, to jest człowiek mający piękny życiorys, walkę z komunizmem zaczął jeszcze w latach, kiedy naprawdę bardzo niewielu ludzi o tym myślało, kiedy była mała stabilizacja i wielka cisza. Krótko mówiąc, określenia go jako strasznej postaci jest rozumiem. Pewnym nieporozumieniem. Panie prezesie, czas nam powoli się kończy. Chciałem zapytać jeszcze o jedno. Czym zbliżają się wybory samorządowe? Czym pańskim zdaniem powinny być rady gmin? Mini parlamentami politycznymi już w tej chwili, składającymi się na przykład z tych czterech partii, które pan wymienił, czy też zgromadzeniami przedsiębiorców regionów, które dobierają się na zasadach niepolitycznych, na zasadach grup interesów? W polskich warunkach sądzę, że samorządy nie powinny być instytucjami politycznymi. Główna sprawa w tych wyborach, które się zbliżają, to powinna być sprawa potwierdzenia polskiego samorządu, potwierdzenia tego sukcesu, który zaczął się w roku 90, bo to jest autentyczny sukces. Przypomnijmy, że był to sukces działaczy komitetów obywatelskich. Tak, tak. Kto w takim razie dzisiaj jest kompetentny, żeby ten sukces dyskontować? Ja sądzę, że w wielu przynajmniej wypadkach reelekcja dawnych rad byłaby rzeczą dobrą, ale to już jest kwestia wyborców. Ja w każdym razie chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że najważniejsze jest to, żeby te nowe zarządy były dobrymi zarządami. 2079-11, 2057-53. Pod tymi numerami odbierał telefony pan Jarosław Kaczyński, prezes Porozumienia Centrum. Dziękuję państwu za liczne telefony, panu prezesowi za przybycie do naszego studia i zapraszam za tydzień. Za tydzień naszym gościem w A Teraz Konkretnie będzie pan Piotr Buczkowski, profesor socjologii z Poznania, przewodniczący Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Do zobaczenia za tydzień w sobotę, godzina 15:15.